chciałam zaprezentować metodę odkrywania tajemnic różańca świętego w katechezie. Użyłam do tego bardzo prostych materiałów, zwykłego papieru, laminatorki, natomiast bez laminatorki też by się obeszło. Wycięłam sobie 5 kółeczek, które pokolorowałam na czerwono. Mam tyle kółeczek, ile mamy tajemnic, więc tajemnicę pierwszą, tajemnicę drugą, tajemnicę trzecią, czwartą i piątą. Wycięłam 10 kółek z papieru białego, ponieważ tyle razy odmawiamy pozdrowienie anielskie przy dziesiątce różańca. Na dzisiaj wybrałam tajemnicę trzecią, radosną różańca świętego. Dzieci siadają w kółeczku, rozłożone są kółeczka, pod kółeczkami chowam elementy, z których ułożymy tajemnicę. Natomiast robię to w taki sposób, żeby odkrywanie elementów budziło pewne napięcie. I dzieci mają za zadanie odgadnięcie, jaka to jest tajemnica. To jest forma takich kalamburów, może bardziej. Więc dzieci grzecznie siedzą, bo są wybierane grzeczne dzieci, żeby odkryły tajemnicę. Podchodzi kolejno każde dziecko, odkrywa część tajemnicy. Jest osiołek. No osiołek jeszcze nam nic nie mówi. Potem mamy baranka. No też za wiele nam baranek nie mówi. Dzieci nic jeszcze nie wiedzą. Tu jest jakaś postać, nie wiemy kto to jest. Tutaj też jakaś postać. Dzieci czasami zgadują, myślą, nie wiedzą o co chodzi. Gdy pojawia się pusty żłóbek, no i już dzieci powinny powoli rozmyślać, któraż to tajemnica i o czym ona będzie. Odkrywamy, proszę bardzo, świętego Józefa. Tu mamy Najświętszą Maryję Pannę. O, to widzimy Józef. Natomiast zjawia się anioł z dobrą nowiną. Rozbłysła nam gwiazda betlejemska i wszystko to zwiastuje nam wspaniałą, radosną wiadomość o narodzeniu Pana Jezusa. Metoda ta jest bardzo prosta, ponieważ można samemu wykonać elementy do tej metody. Metoda buduje napięcie u dzieci związane z odkrywaniem kolejnej tajemnicy Różańca Świętego. Polecam tę metodę.